Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Ponownie nie udało mi się poprowadzić tych pytań i odpowiedzi na żywo, dlatego nagrywam odpowiedzi na pytania spod posta. Nie przedłużając, przechodzę do pytań. Standardowo mam włączony filtr najpopularniejsze i wyświetlają mi się w takiej kolejności, w jakiej będę na nie odpowiadał. Jakie encykliki ksiądz poleca jako bardzo ważne, istotne i praktycznie każdy powinien je przeczytać? Każdy, to myślę, że może być dosyć trudno, ale mogę tutaj zaprezentować, a więc tak wygląda cała sterta naszych encyklik wydanych przez Tedeum, a więc jak najbardziej zachęcam w ogóle do ich czytania. Można kupić od razu w Tedeum cały zestaw, wtedy powinna być też jakaś zniżka. Natomiast które są najbardziej warte przeczytania? Zaczniemy od encykliki dla kapłanów. Herent Animo, świętego Piusa X. A więc jeśli jakiś kapłan słucha tych pytań i odpowiedzi, jeszcze tej encykliki nie czytał, to zachęcam. A jeśli czytał, to zachęcam, żeby jeszcze raz przeczytać. Jest to naprawdę dzieło wielkie. A więc Herent Animo dla kapłanów. Kolejność jest trochę przypadkowa, znaczy podam kilka takich, które uważam za szczególnie istotne. Leon XIII Libertas o wolności, o prawdziwej wolności. Na jej podstawie była nasza konferencja edukacji klasycznej, nie pamiętam czy 2 lata temu, nie ta ostatnia na pewno w tym roku, albo to było rok temu, albo 2 lata temu. Nie jestem pewien, chyba to była 13. konferencja edukacji klasycznej. W każdym razie, jeśli będziecie zainteresowani, wejdźcie sobie w playlisty i tam jest i 13. i 12. konferencja edukacji klasycznej. Można sobie te wykłady przesłuchać a propos wolności, natomiast alternatywą bez wątpienia, albo nawet podstawą do tego jest właśnie encyklika Leona XIII Libertas. A propos modernizmu, bardzo cenna rzecz, Quanta Cura is Labus Errorum. Jest to dokument, który naprawdę warto przeczytać. Nagrałem o nim kiedyś materiał, cytując fragmenty Syllabus Errorum, czyli moderniści i ich zła wola. Pius IX wyjaśnia tutaj, co jest szczególnie niebezpieczne w herezji modernizmu w sposób taki bardzo, bardzo zwięzły. Jest to dużo prostsza encyklika niż Paszendi Piusa X, która faktycznie Paszendi jest encykliką trudną. Tutaj mamy też ten syllabus, czyli zbiór współczesnych, nowoczesnych błędów. No, współczesnych, po nowoczesne to już powiedzmy, że jednak trochę czasu minęło. I to są te tezy, które jak człowiek czyta, to współczesny katolik nie będzie wiedział, czy one są potępione, czy papież je właśnie naucza, bo papież Franciszek jakby to pisał, to by nauczał, a Pius IX je potępia. No dalej, Paszendi, czyli encyklika świętego Piusa X przeciwko modernizmowi. Trudna encyklika, więc raczej dla tych, którzy już jako tako na filozofii i teologii się znają. Podobnie Eterni Patris, prostsza encyklika o filozofii chrześcijańskiej, a więc jeśli ktoś nie wie, dlaczego potrzebujemy świętego Tomasza z Akwinu, dlaczego katolicka teologia praktycznie nie może już po świętym Tomaszu od niego odejść bez wielkiego ryzyka dla wiary. Jeśli ktoś nie wie, dlaczego tak jest, to zachęcam do zapoznania się z tą właśnie encykliką Eterni Patris Leona XIII. Pius XI Mortalium Animos o popieraniu prawdziwej jedności religii. W kontekście tego, jak powinien działać ekumenizm, a jak nie powinien działać, zupełne przeciwieństwo tego, co dzisiaj jest praktykowane. E Supremi Apostolatus, czyli taka konstytucja dla pracy apostolskiej świętego Piusa X, doskonała lektura duchowa. Znowu dla osób raczej w prawnych, filozofii i teologii, Quadragesimo Anno o chrześcijańskiej nauce społecznej. Rzecz zapomniana praktycznie zupełnie, naprawdę warto się z nią zapoznać. Humani Generis o błędach przeciwnych wierze katolickiej, czyli o neomodernizmie.
Trochę prostsza niż Paszendi Piusa X, również bardzo dobra, jeśli chodzi o współczesne błędy. Quas primas, o królewskiej godności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, że chyba nie ma bardziej niepoprawnej politycznie encykliki niż właśnie Quas primas. No może te antymodernistyczne, może syllabus errorum mogłoby z nimi rywalizować. Znowu, to jest coś takiego, co każdy katolik powinien przeczytać, moim zdaniem. Quas primas. I na koniec, ale wcale nie dlatego, że jest najmniej ważne, co też widać po tych zakładkach, które tutaj mam, Divini Ilius Magistri o katolickim wychowaniu młodzieży. Dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, duchowieństwa, dla każdego w zasadzie. O katolickim wychowaniu młodzieży. Naprawdę, czytajmy to, jeśli chcemy, żeby nasza ojczyzna przetrwała po prostu. Może na koniec jeszcze obiecałem, że już kończę, ale to i tak jest tylko początek. Mediator Dei Piusa XII, encyklika o liturgii. Jak najbardziej bardzo cenna, dłuższa encyklika, raczej powiedzmy, że taka specjalistyczna, ale jak najbardziej warto. Powiedziałem, że kolejność jest bardziej przypadkowa, w sensie wybrałem najpierw kilka tych encyklik, które uważam za szczególnie cenne, ale już w ramach tych wybranych kolejność jest przypadkowa. No nie dam rady pokazać tutaj wszystkich encyklik i krótko coś o każdej powiedzieć. Następne pytanie. Jakie znaczenie mają egzorcyzmy wypowiadane w rycie w chrztu w wersji tzw. przedsoborowej? Czy fakt, iż przedsoborowy ryt zawiera silniejsze egzorcyzmy niż nowy ryt, to skutecznie chroni osobę ochrzczoną przed działaniem szatana? Zasadniczo tak. A więc chodzi o to, żeby to dziecko, które jeszcze nie jest uczestnikiem boskiej natury, żeby odsunąć wszelkie działanie złego ducha od tego dziecka, które jest szczególnie narażone na jakieś jego działanie ze względu na brak tej dodatkowej ochrony. W nowym rycie, jeśli dobrze się orientuję, to tych egzorcyzmów praktycznie nie ma. Tam być może jest jakaś jedna modlitwa, która przypomina lekko tą formułę, ale jest tylko taką modlitwą, a nie ściśle egzorcyzmem. W tradycyjnym rycie jest ten dosyć nawet rozbudowany egzorcyzm, jak najbardziej rzecz cenna i ważna. Jak ksiądz ocenia działalność, to kolejne pytanie. Kanałów związanych z tradycją katolicką, przede wszystkim okiem tradycjonalisty. Moim zdaniem podchodzą do promowania tradycji w bardzo nieroztropny sposób, gdyż większość treści jest ostrą krytyką posoborowego kościoła, ale prezentowaną w bardzo ofensywny i atakujący sposób, który przekona tylko już przekonanych, a nie trafi w ogóle do osób, które chodzą na nową mszę i o tradycji wiedzą niedużo. Wręcz spowoduje w nich niechęć i wrogość za każdym razem, kiedy usłyszą słowo msza tradycyjna i tradycja katolicka. Na pewno trzeba się tutaj wykazać dużą roztropnością, jeśli mówimy o występowaniu publicznym i prezentowaniu publicznym katolickiej tradycji, czy po prostu katolickiej wiary. Na pewno można tutaj wiele zaszkodzić, a niestety internet lubi wypowiedzi ostre, lubi dramy, lubi jakieś takie spięcia na linii. I to nie sprzyja dobrej dyskusji, to nie sprzyja prezentowaniu treści w sposób taki roztropny i spokojny. Także ogólnie rzecz biorąc, na pewno bardzo trzeba uważać i warto mieć świadomość, tutaj jakby zwracam się i do siebie, i do wszystkich innych, którzy prezentują katolicką naukę w internecie, na pewno musimy mieć świadomość dużej odpowiedzialności. Tak, jeśli zaczniemy przedstawiać tradycyjną katolicką naukę w sposób, który będzie odstraszał, a nie zachęcał, to ponosimy za to odpowiedzialność. To warto naprawdę mieć cały czas na uwadze. Na pewno może pojawić się taka pokusa. Ja nie wiem, na ile ona faktycznie ma miejsce w przypadku wspomnianego kanału. Na pewno może pojawić się taka pokusa u tak zwanych tradycjonalistów, bo to po prostu mówimy o katolikach tyle, ale w uproszczeniu, żebyśmy tak rozumiemy, o co chodzi, u tak zwanych tradycjonalistów może pojawić się taka pokusa do pewnego zgorzknienia, do pewnego to wszystko, to dziadostwo i tylko takiego ciągłego mówienia o tym, co jest źle, co się sypie, co rozwalają, jak niszczą. I to jest oczywiście bardzo odstraszające. Tak?
Pamiętajmy o pierwszych chrześcijanach, którzy w obliczu wielkich prześladowań, w obliczu tego pogańskiego, zepsutego już przecież Rzymu, o których poganie mówili, zobaczcie, jak oni się miłują. Tak? Czyli oni potrafili zachować pokój i radość, prawdziwą miłość bliźniego właśnie pośród tych wszystkich kryzysów, pośród tych wszystkich trudności. I to jest ważne, żebyśmy potrafili pokazać, że właśnie wiara czyni człowieka silnym i spokojnym, że ona nie prowadzi do zgorzknienia, do zniechęcenia, że ona nie prowadzi też do wyszukiwania wszędzie jakichś tam najdrobniejszych oznak jakiegoś, powiedzmy, niebezpieczeństwa tam, gdzie ich nie ma. No tutaj roztropność. Roztropność, to mówię też do siebie i na pewno bardzo trzeba uważać, żeby nie szukać takich, powiedzmy, sensacji na zasadzie, o tutaj dzieje, koniec świata się zbliża, bo to i to i to i to. Bardzo trzeba uważać, bo naprawdę można bardzo zaszkodzić katolickiej wierze, jeśli przedstawia się takie treści w stylu, o zbliża się koniec świata, bo tutaj, bo to i to. No bo jak dobrze wiemy, z końcem świata jest tak, że od w niebo wstąpienia Pana Jezusa chrześcijanie cały czas spodziewają się końca świata. Jest naturalne, no bo jest zapisane w Piśmie Świętym, że to już są te czasy absolutnie ostateczne po Panu Jezusie. No ale jak widzimy, te czasy ostateczne mogą potrwać i sam Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy nie zna godziny sądu, czyli w swojej ludzkiej naturze, w swojej ludzkiej wiedzy tej informacji nie miał. Mógł korzystać z boskiej wszechwiedzy, ale nie musiał. Jako człowiek nie musiał z niej korzystać, więc mógł powiedzieć, że nie zna tej godziny, tylko Ojciec Niebieski ją zna. A skoro Pan Jezus jej nie znał, to naprawdę nie twierdźmy, że jesteśmy w stanie odczytać, że to już jest blisko, blisko, bo coś tam się zadziało. Tak? Bardzo, bardzo naprawdę na takie rzeczy uważajmy i miejmy tą świadomość, tak? O tym, że naprawdę trzeba dawać świadectwo cnót. Jeśli chcemy kogoś nawrócić, to przede wszystkim trzeba dawać świadectwo cnót. I to również jest widoczne w tym sposobie, w jaki treści prezentujemy. Oczywiście każdy jest inny, jeden będzie takim spokojnym flegmatykiem, który będzie największe mądrości spokojnie przedstawiał, inny będzie takim, chciałem powiedzieć, populistycznym, w pewnym znaczeniu tego słowa tak, takim populistycznym apologetą, czyli takim ludowym apologetą. Tak się czuję w mojej działalności na YouTubie. To znaczy przedstawiam treści apologetyczne w raczej taki uproszczony sposób, próbując dotrzeć do zwykłego człowieka. I każdy oczywiście będzie inny, tak? Każdy będzie miał jakoś swój inny sposób mówienia. To nie jest problemem, że ktoś jest bardziej taki melancholijny, ktoś jest bardziej flegmatyczny, a ktoś jest bardziej ekspresyjny, ale starajmy się, żeby naprawdę było widać w tym tą chrześcijańską miłość, chrześcijańską roztropność, chrześcijańską radość. Radość wynikającą z tego, że naprawdę jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem. Natomiast jak będziemy z takim ściętym wyrazem twarzy opowiadali o tym, jak to się idzie koniec świata i wszyscy nas prześladują i w ogóle jak jest źle, no to wtedy robimy złą robotę, wtedy nie zbieramy dusz do Pana Jezusa, wtedy pokazujemy wiarę jako coś, czym ona nie jest, jako jakiś system, który wprawia ludzi w strach, złość, zniechęcenie, czyli pokazujemy, że niejako, że wiara, jeśli występujemy w ten sposób publicznie, że wiara prowadzi albo do w ogóle jakichś teorii spiskowych, albo do przywar, do grzechów, do błędów. Oczywiście wyważenie tego jest bardzo trudne, wyważenie pomiędzy obowiązkiem, aby błądzących upominać, obowiązkiem wskazywania na zagrożenia, które są, a właśnie taką roztropnością, radością, spokojem, to są rzeczy, które jest bardzo trudno wyważyć. Ja nie twierdzę, że robię to w sposób idealny, natomiast każdy, kto stara się katolicką wiarę prezentować publicznie, powinien mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności i dążyć do tego, żeby przede wszystkim poprzez przykład cnót pokazywać, że wiara faktycznie jest czymś pięknym, czymś wspaniałym, czymś, co naprawdę prowadzi do doskonałości, do rozwoju, ostatecznie do Pana Boga. Ale przejdźmy do kolejnego pytania. W kontekście świadków z Apokalipsy, potocznie Henoch i Eliasz, czy teologicznie możliwym by było, że to również mógł być święty Józef i lub święty Jan Ewangelista? No te osoby, które już umarły, nie mogą umrzeć ponownie. A więc raczej nie osoby, które już,
już umarły. Dlatego o Henochu i Eliaszu ojcowie Kościoła wychodzili z założenia, że to będą właśnie oni, bo jest możliwe, że oni nie umarli. To nie jest jednoznacznie opisane w Piśmie Świętym, ale ich odejście jest takie bardzo specyficzne. Proszę księdza, jak to jest z tymi nieszpolami? Zostały zakazane? Jest szansa na powrót do kaplic Bractwa? A więc nie, nieszpory nie zostały zakazane. A więc nieszpory jest to część modlitwy brewiarzowej. I faktycznie bywały śpiewane uroczyście, również w parafiach. W naszych seminariach są śpiewane uroczyście. W niektórych przeoratach również, tam gdzie kapłani faktycznie wieczorem są zgromadzeni w większej liczbie, co jest trudne, bo przeważnie kapłani jednak wtedy już są, rozjeżdżają się po kaplicach i wracają gdzieś tam właśnie dopiero wieczorem. Już nie ma możliwości, żeby te nieszpory zaśpiewać. No w kaplicach to byłoby duże wyzwanie, ale pewnie jest to możliwe, żeby tak zorganizować, byłoby to piękne, żeby tak zorganizować życie parafialne, w cudzysłowie parafialne, życie kapliczne, żeby móc śpiewać z wiernymi nieszpory. Wymagałoby to trochę i takich ćwiczeń, jakby wykształcenia jakichś kantorów, którzy by potrafili i wiedzieli co i kiedy, jak, w jaki sposób zaśpiewać, bo to nie śpiewa się cały czas tak samo, to się cały czas zmienia, części zmienne tam wchodzą. Wymagałoby to faktycznie trochę pracy. Myślę, że raczej w przeoratach i to tych naprawdę takich dużych przeoratach, gdzie jest wielu kapłanów, wielu braci, którzy faktycznie mogliby to robić. Tam można by o tym myśleć. Szczęść Boże. Kolejne pytanie. Jak pogodzić wolną wolę człowieka z obietnicą zbawienia dla wszystkich, którzy odprawią nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca? Tak, więc oczywiście tą obietnicę należy rozumieć jako obietnicę dla tych, którzy faktycznie wytrwają w takim postanowieniu, to znaczy wytrwają w tej dobrej woli. Oczywiście człowiek, który odprawi 9 pierwszych piątków i później, no to teraz mam już 9 pierwszych piątków i mogę sobie żyć jak chcę, bo mam obietnicę, że nie umrę bez sakramentów, no bardzo się może w tym pomylić. A więc każda taka obietnica zakłada, że człowiek wypełnia swoje obowiązki. Także to jest obietnica dla tego człowieka, kto wypełnia swoje obowiązki wobec Boga i bliźnich. A więc nigdy nie narusza, właśnie zakładając tą wolną wolę, która cały czas pozostaje ukierunkowana na dobro. Czyli obietnica ta w zasadzie oznacza tyle, że ten katolik nie umrze w taki sposób, który pozbawiłby go sakramentów świętych. To jest dużo, ale to nie oznacza, że jak człowiek porzuci później wiarę albo życie pobożne, to doprowadzi go to do nieba. Więc nigdy nie działają takie rzeczy, jak powiedzmy takie, nie wiem, zabetonowanie. Już człowiek nie ma innej opcji, musi być zbawiony. Nie, to nigdy tak nie zadziała. Czy mógłby ksiądz wypowiedzieć się na temat psalmów złorzeczących? Jak rozumieć ich niektóre wersety w kontekście religii katolickiej i miłości bliźniego? I tam pod spodem ktoś pyta, czy fragmenty tych psalmów zostały usunięte z brewiarza? Tak, z nowego brewiarza ocenzurowano, usunięto niektóre fragmenty. Nie całe psalmy, chyba tylko niektóre wersety. Co jest ciekawe, że Kościół posoborowy uważa, że jest no, bardziej wiarygodny, bardziej ma większy autorytet niż Duch Święty, skoro można cenzurować psalmy. To ciekawe podejście. No, oczywiście w tradycyjnym brewiarzu wszystkie psalmy są w wersji pełnej, bez cenzury. Tak, zdarzają się psalmy, które zawierają złorzeczenia wobec wrogów. Są to czasami teksty drastyczne, czasami to jest aż takie zaskakujące, że najpierw mamy jakąś taką piękną modlitwę Izraelity na wygnaniu w Babilonie, który tak siedzi smutny i płacze, jak mogę śpiewać w tej ziemi obcej, gdzie tam zburzona jest świątynia jerozolimska, i później mówi, Babilon tam wyklina tych Babilończyków i mówi, będzie szczęśliwy ten, kto roztrzaska twoje dzieci o skałę. Czyli jakieś takie zupełnie w pierwszej chwili absurdalne może się wydawać, takie nieludzkie złorzeczenie, które zostaje tam wypowiedziane. Jeśli chodzi o ten konkretny werset, on zapadł mi w pamięć, no bo jest być może najbardziej złorzeczącym wersetem we wszystkich psalmach. O kilku rzeczach ogólnych powiem jeszcze później, ale teraz konkretnie a propos tego wersetu.
Nie jest wykluczone, że to roztrzaskanie tych dzieci o skałę było rozumiane przez psalmistę jako ten, kto zburzy twoje miasta, córki. Dlaczego możemy wychodzić z takiego założenia? Dlatego, że i psalmy, i w ogóle Stary Testament regularnie mówi o na przykład Jerozolima i jej córki. To są miasta zależne od jakiejś takiej w cudzysłowie metropolii. A więc ten Babilon i jego dzieci może być po prostu cały Babilon, a te dzieci to mogą być miasta zależne od tej wielkiej stolicy. Te dzieci Babilonu, które mają zostać roztrzaskane o skały, to być może chodzi o zniszczenie tych babilońskich miast, których Izraelita sobie tutaj życzy. Tak czy siak, być może, to jest nawet w ogóle określenie, które było stosowane wtedy przez Izraelitów w odniesieniu do tego, czego my po prostu nie czujemy, ale nie ma tutaj jakby stuprocentowej pewności, jaka była intencja tego psalmisty. W każdym razie, o czym należy pamiętać, jeśli chodzi o takie wersety złorzeczące. Z jednej strony, tak, faktycznie jesteśmy jeszcze w Starym Testamencie i psalmy są naprawdę starotestamentalne. Zawierają starotestamentalne sposoby myślenia, które są jeszcze niedoskonałe i czasami to widać, na przykład właśnie w tych kilku, ale jednak wersetach, które złorzeczą wobec wrogów. I oczywiście psalmista ma na myśli wtedy sprawiedliwość, oczekuje sprawiedliwej kary i zasadniczo to jest normalne i dobre, że człowiek oczekuje, że człowiek, który zrobił coś złego, zostanie za to ukarany. Powinniśmy każdemu życzyć dobrze, nawet naszym wrogom, ale to nie oznacza dyspensowanie od słusznej, sprawiedliwej kary. Tak jak Pan Bóg jest gotów nam przebaczyć cały czas, ale jednak pozostają kary doczesne do odpokutowania albo na ziemi, albo w czyśćcu. Nawet wtedy, gdy grzechy zostaną nam już odpuszczone. I podobnie w przypadku, w każdym przypadku, tak, takiego Babilonu na przykład, nawet gdyby ten Babilon żałował za swoje grzechy i tak powinien odpokutować za swoje zbrodnie i zasadniczo można sobie tego życzyć. Natomiast to życzenie powinno być takie, jak Pan Bóg tego chce, czyli również właśnie zawsze z tą miłością, miłosierdziem. I czasami nie widać w tych wersetach, tym na przykład w tym, które zacytowałem, nie widać tam jakiegoś miłosierdzia, chyba że on faktycznie jest rozumiany tak bardzo poetycko i tak faktycznie od samego początku został napisany. Ale jeśli nie tak by został napisany, jeśli mielibyśmy to rozumieć tak dosłownie, no to te dzieci przecież są niewinne. One nie są w żaden sposób winne tego, że ich ojcowie ten Babilon, nie Babilon, tylko Izrael podbili. I tutaj pragnienie, żeby ta kara spadła na te dzieci, wydaje się być niestosowna. A więc jak należy takie wersety interpretować? Z jednej strony albo jako sprawiedliwą karę, jako życzenie sprawiedliwej kary wobec tych, którzy jakiejś złości się, czegoś złego się dopuszczają. Z drugiej strony jako pragnienie tego, żeby zło i owoce zła zostały zniszczone. To też jest taka, powiedzmy, symboliczna interpretacja, która jest możliwa. Babilon, tak jak w Księdze Apokalipsy, Babilon jest symbolem takiego antybożego imperium. Można powiedzieć w ogóle, to jest takie Civitas Diaboli, takie państwo diabła Babilon w Księdze Apokalipsy i to bez wątpienia jest wzięte właśnie ze Starego Testamentu, gdzie tak on był postrzegany jako takie wcielenie pewnego zła i być może tak też należy to interpretować i na pewno odmawiając psalmy właśnie tak należy to rozumieć, ten Babilon postrzegać jako tą wielką nierządnicę z Apokalipsy, czyli to Civitas Diaboli, to państwo diabła, czyli te siły przeciwne Panu Bogu i niech one zostaną zniszczone, niech zostanie zniszczone to, co złe, to nie kieruje się na konkretnego człowieka, że on ma zostać zniszczony, tylko mają zostać zniszczone te siły. To może oznaczać w najlepszym wypadku zniszczenie tego, co złe w konkretnych ludziach, ale doprowadzając ich do nawrócenia tam, gdzie tylko się da. I tak te siły zła powinny zostać zniszczone i wszystkie ich dzieci, tak, bo wszystkie te dzieła, które zostały wydane przez to poczęte przez to zło i które zostały zrodzone, te wszystkie dzieła powinny zostać zniszczone. A więc tak należy to rozumieć, odmawiając te psalmy. Jaka była dokładnie intencja psalmisty, jest dla nas trudno prześledzić, ale skoro jest to tekst natchniony,
to należy przyjmować, że ta intencja była czysta, że ta intencja była moralnie czysta, choć jakby patrząc na sam tekst, nie mamy stuprocentowej pewności, tak badając sam tylko tekst, że ta intencja była z całą pewnością taka, jak przed chwilą powiedziałem, a nie była w jakiś sposób niesprawiedliwa. Gdybyśmy mieli do czynienia ze zwykłym tekstem, moglibyśmy go interpretować bez wątpienia i tak, chyba że są takie przesłanki czysto, powiedzmy, krytyczne, które by wskazywały na jedną z interpretacji, to znaczy na przykład byłyby przesłanki, że tak, faktycznie zawsze, gdy tak Izraelici pisali, to mieli na myśli właśnie te miasta, wszystkie Babilon jako całość, a nie konkretnie masakrę na niewinnych dzieciach. Być może można tego dowieść tak zupełnie krytycznie, ja nie jestem w stanie. I wtedy no, byłoby już jasne, że z całą pewnością, nawet gdyby to nie był tekst natchniony, to psalmista miał to właśnie na myśli. Skoro jest to tekst natchniony przez Ducha Świętego, używany w liturgii Starego Testamentu, przejęty później przez Kościół, no to znaczy, że należy go interpretować po prostu zgodnie z Bożymi przykazaniami, a więc nie wkładamy tam tej możliwości interpretacyjnej, nie wybieramy tej możliwości interpretacyjnej, że życzy sobie psalmista kary na niewinnych dzieciach, tylko że widzimy tutaj ten Babilon razem z psalmistą jako wcielenie tego zła i dzieci jako tego Babilonu. Jako dzieła, które wynikają, owoce tego zła, które działa gdzieś tam w świecie. Kolejne pytanie. Czy katolikowi godzi się po śmierci, a przed pochówkiem oddać swoje doczesne ciało na Uniwersytet Medyczny dla przeprowadzenia sekcji zwłok edukacji studentów medycyny? Jest to moralnie dopuszczalne. Może to być w jakiś sposób potrzebne i mogą być sytuacje, gdzie faktycznie to w jakiś sposób sprzyja rozwojowi medycyny, ale te uniwersytety powinny naprawdę z wielkim szacunkiem do tych ciał podchodzić. A nie pamiętam już skąd to wiem, ale słyszałem od kogoś, kto to widział. A, już pamiętam. To był człowiek, który seminarzysta, który widział to na własne oczy, jak wyglądają takie badania medyczne na tych zwłokach. I mówił, że to było w niemieckojęzycznym obszarze. Nie wiem, może w Polsce wygląda to inaczej, ale że tam wyglądało to strasznie. Że taki studenci tam przechodzili do tych zwłok i później te ciała były traktowane no, praktycznie jak takie odpady, tak, że nawet nikt nie zwraca uwagi na to, żeby to z szacunkiem te ciała pochować. Nie chcę podawać szczegółów, ale traktowano je tam naprawdę bez szacunku. Jeśli tak postępują uniwersytety, to dopuszczają się poważnego grzechu. To może być grzech ciężki bez czyszczenia ludzkich zwłok. Natomiast sama idea, że może takie ciało posłużyć do jakiegoś, powiedzmy, jakiejś takiej pracy medycznej, jest to moralnie dopuszczalne, ale też nie jest to takie po prostu najlepsze rozwiązanie, które każdy katolik powinien wybrać. To jest coś, jest w tym pewien element takiego niebezpieczeństwa, w sensie właśnie takiej profanacji zwłok. Wydaje się być bardziej stosownym, żeby po prostu z szacunkiem te zwłoki pochować, a nie oddawać jako takiego królika doświadczalnego. No ale z drugiej strony można to jednak przeprowadzić w sposób, który nie będzie uwłaczał godności tego ludzkiego ciała, a więc może to być dopuszczalne. Kolejne pytanie. Od kiedy księża w Polsce przestali nosić pasy do sutanny? Nie wiem. Wydaje mi się, że na początku XX wieku księża nosili od wielkiego dzwonu pasy od sutanny, ale tutaj pewności nie mam. Ksiądz Jochemczyk nosi na rękawie górnym sutanny 5 guzików jako 5 ran Chrystusa. Dlaczego bractwo nie ma takiej tradycji? Nigdy nie słyszałem o takiej tradycji, więc nie sądzę, żeby była ona powszechnie przyjęta, czy to w Polsce, czy w, nie wiem, Francji, Niemczech. To znaczy, bractwo zasadniczo przejęło te zwyczaje z tego miejsca, skąd się wywodzi, czyli przede wszystkim z Francji. Natomiast no, te, powiedzmy, lokalne zwyczaje jako tako znamy i staramy się je mniej więcej zachowywać. Także myślę, że jednak bym usłyszał wcześniej o takiej tradycji, gdyby w Polsce taka tradycja istniała. Być może, nie wiem, we Włoszech taka tradycja istnieje, ja o takiej nie słyszałem. Natomiast w ogóle, jeśli chodzi o stroje i kapłanów, to bardzo bym tutaj uważał. To znaczy, powiem w ten sposób, apelując tak do wiernych, uważajcie na kapłanów, którzy się stroją.
bo to nie jest normalne. To jest dziwne, gdy osoba duchowna przywiązuje dużą uwagę do tego, żeby wyglądać szykownie, żeby wyglądać modnie, żeby wyglądać pięknie, żeby wyglądać tak, tak właśnie super, tak idealnie, żeby to było takie, takie szykowne. Bardzo to jest dziwne i moim zdaniem raczej nie świadczy to o głębi życia duchowego. Także raczej, powiedzmy, jeśli chodzi o kwestię stroju, to duchowieństwo powinno zachować taki spory dystans. Jeśli chodzi o jakieś takie lokalne zwyczaje, o ilości guzików i tak dalej, jeśli coś było powszechnie przyjęte przez duchowieństwo, to faktycznie no, może być stosowne, żeby to zachować, ale to też warto pamiętać o tym, że każde zgromadzenie ma jakiś swój własny strój, który ustala sobie samo, tak, i dla bractwa kapłańskiego to jest po prostu rzymska sutanna i rzymski krój, a więc tutaj też dostosowanie do jakichś takich lokalnych zwyczajów niekoniecznie musi mieć miejsce. Kolejne pytanie. Wydaje mi się, że z 20-wiecznych papieży dużym autorytetem i popularnością cieszą się święty Pius X oraz Pius XII, z kolei Benedykt XV oraz Pius XI są jakby w cieniu. Czy tak jest rzeczywiście? A jeśli tak, to czy mógłby ksiądz choćby pokrótce wyjaśnić, skąd to wynika? Ktoś sugeruje, że to może przez relację Piusa XI z Mussolinim. Raczej nie. W sensie, jeśli ktoś chce już się doszukiwać jakichś takich antyklerykalnych argumentów, to myślę, że raczej właśnie Pius XII jest atakowany przede wszystkim ze względu na, w cudzysłowie, antysemityzm. To swoją drogą jest fascynująca historia, jak Pius XII przez 20 lat po jego śmierci był przez wszystkich czczony jako ten wielki bohater II wojny światowej. Na jego pogrzebie bardzo wysoko postawione osoby, chyba włącznie z premierem Izraela, uczestniczą w jego pogrzebie i przemawiają, jakże on był bardzo zasłużony w tym czasie wojny właśnie dla ratowania Żydów. A później 20 lat, to trwa 20 lat, tak? I później po 20 latach nagle, nie przez przypadek, w czasie rewolucji seksualnej, gdy trzeba Kościół w jakiś sposób zdewaluować, trzeba pokazać, że Kościół jest zły i prześladuje ludzkość, to wtedy nagle wychodzi, że ale Pius XII tak naprawdę był antysemitą, bo taką napiszemy sztukę. To tam faktycznie zaczyna się od jakiejś kiepskiej sztuki teatralnej, ten proces oczerniania Piusa XII. Więc jeśli chcielibyśmy szukać powodów w takich zarzutach, to raczej myślę, że Pius XII byłby zapomniany, a nie Pius XI. Myślę, że jest to po prostu kwestia kalibru. To znaczy, no wiadomo, że każdy papież jest inny i jeśli chodzi o Piusa X, no to faktycznie jest to papież absolutnie wyjątkowy. Jest to naprawdę wielki święty, który żyje jak święty, który naucza jak święty, który naprawdę kocha krzyż, tak? I to jego rola jest po prostu ogromna. Jednocześnie ta czystość, obrona wiary, miłość do sakramentów, to wszystko jest tam naprawdę na takim najwyższym poziomie. Myślę, że Pius XII jest bardziej znany właśnie ze względu na trudne czasy, w których przyszło mu żyć. I z drugiej strony też jest to ostatni tradycyjny papież. Stąd też pewnie jest bardziej znany niż być może właśnie Pius XI. Szczęść Boże, jakie jest księdza zdanie na temat błogosławieństwa dzieci przez rodziców, ale poprzez nakładanie rąk? Niektórzy egzorcyści rytu rzymskiego przestrzegają przed takimi praktykami, ponieważ niesie to za sobą różne zagrożenia duchowe. Jest w tym komentarzu sporo, powiedziałbym nawet takiej posoborowej nowomowy. Te zagrożenia duchowe to jest coś, co brzmi dla mnie tak posoborowo. Może to się wydawać dziwne, ale takie mam wrażenie. Mówiłem o tym w którymś materiale, to chyba też było jakieś pio, że gdy człowiek porzuci katolicką antropologię i katolicką wizję cnót, to zaczyna albo wierzyć, że człowiek jest święty, czysty i dobry, nie ma w nim nic złego, albo zaczyna wszędzie widzieć zagrożenie, wszędzie widzieć zło, właśnie wszędzie widzieć zagrożenia duchowe. Co to jest zagrożenie duchowe? Zagrożenie duchowe to jest to, co może nas doprowadzić do grzechu lub sam grzech. To jest zagrożenie duchowe. Nazywanie błogosławieństwa
dziecka przez rodziców w jakiś sposób i źle ułożyłem ręce, tak? I to jest zagrożenie duchowe. Moim zdaniem tutaj naprawdę coś poszło nie tak, jeśli ktoś tak twierdzi, że właśnie to trzeba tak pobłogosławić, rodzic musi pobłogosławić znakiem krzyża, a jak pobłogosławi przez nałożenie rąk, to będzie zagrożenie duchowe. Uważam to za zabobon. Moim zdaniem brzmi to jak zabobon. A więc błogosławić dzieci jak najbardziej trzeba. Klasyczną, tradycyjną formą jest zrobienie znaku krzyża na czole. To jest ta tradycyjna formuła błogosławieństwa, która jest używana przez świeckich. I to bym praktykował. Nałożenie rąk jest takim bardzo liturgicznym znakiem, nadużywanym przez charyzmatyków. Normalnie nakładają ręce biskupi, tak? Ewentualnie kapłani w trakcie święceń kapłańskich, czyli biskup i później kapłani. To są takie bardzo wyjątkowe momenty. Przy bierzmowaniu biskup nakłada ręce. No i oczywiście charyzmatycy, ze względu na to, że wywodzą się od protestantów, no to tam każdy każdemu nakłada ręce i oczywiście dzieją się wielkie cuda. Bardziej może w stylu okultystycznym niż w stylu faktycznie Ducha Świętego, ale to zupełnie inna historia. I dlatego nie używałbym akurat tego gestu, natomiast wydaje mi się, że mówienie tutaj o zagrożeniu duchowym jest nieadekwatne. A propos tych zagrożeń duchowych, proszę zastanówmy się przez chwilę, gdzie w Piśmie Świętym mamy jakąś taką wskazówkę od Pana Jezusa, że mamy się lękać, że mamy być czujni i bać się jakichś zagrożeń duchowych. Pozwólcie na to uwagę, że zagrożenie to nie wskazuje na to, że trzeba być gotowym do walki, tylko raczej, że trzeba właśnie tak uważać. Pan nasz Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu cały czas pozdrawia tym słowem pokój wam. I raczej, gdy wysyła apostołów, to mówi, że oni będą mieli władzę nad złymi duchami, że będziecie stąpać po tych skorpionach, że będziecie panami tego świata, że wy nie macie się czego obawiać. Oczywiście należy obawiać się o swoją duszę, w tym sensie, że należy się o nią troszczyć. Tak? Ale tam nigdzie nie ma takiego przekazu, że macie się bać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, bo diabeł, nieprzyjaciel wasz, jako lew ryczący, krąży, patrząc, kogo by pożreć. Tak, no mamy, a więc jest, powiedzmy, właśnie jakieś takie zagrożenie, tak? No, lew ryczący krąży, patrząc, kogo by pożreć. Czuwajcie i módlcie się, a więc prosta wskazówka, jak należy z tym walczyć. I tak należy właśnie walczyć z zagrożeniami duchowymi. Czuwajcie i módlcie się. Nie potrzeba tutaj właśnie rozpoznania jakiegoś takiego o szczegół. Muszę wiedzieć, czy to jest zagrożenie duchowe, czy to i to, i może jeszcze to, i może tutaj, a tu jest jakiś tam element. Nie, tak ani apostołowie, ani w ogóle święci nie postępowali. Nie mówili, że cały czas tutaj musisz się pilnować i tu musisz uważać na to i na to. Pilnować się w sensie, bo tu możesz wejść w kontekst z czymś, co jest jakimś zagrożeniem duchowym. Mamy unikać tego, co może w jakikolwiek sposób nas doprowadzić do grzechu. Ale to nie będzie, grzech jest zawsze czymś świadomym i dobrowolnym. To nie będzie złe ułożenie rąk przy błogosławieństwie dziecka. To nie będzie jakiś szczegół, bo gdzieś tutaj w jakiejś książce jest jakiś element, który będzie niebezpieczny. To już jest zagrożenie duchowe i tego trzeba unikać. Ten sposób mówienia o takich rzeczach jest posoborowy. To nie jest nic tradycyjnego, to nigdy nie istniało w ten sposób w Kościele. I to jest przesunięcie, myślę, że kiedyś nagram o tym materiał, muszę tą sprawę tak dokładniej przemyśleć, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne przesunięcie w duchowości, wynikające z tego najważniejszego przesunięcia, to znaczy ze strony człowieka, który jest przebóstwiony przez łaskę, który jest przemieniony przez łaskę, z człowieka, który poprzez cnoty ma panować nad sobą i nad rzeczywistością, przechodzimy do takiego charyzmatyzmu, gdzie wszędzie właśnie czuwają na człowieka jakieś zagrożenia duchowe i on musi wiedzieć, jak ich uniknąć. Tu musi wiedzieć i to musi wiedzieć i to musi poznać, tu musi wszystko. To jest taki system trochę gnostycki, jak gnoza stoi u fundamentów, u podstaw współczesnego kryzysu. To będzie najnowszy numer Zawsze Wierni na ten temat. Bardzo, bardzo go polecam. To jest to zagrożenie duchowe. Jest w nich coś takiego gnostyckiego, że ja muszę wiedzieć, żeby uniknąć tego. I tu muszę wiedzieć, i tu muszę wiedzieć. Ludzie, czuwajcie i módlcie się. Więcej nie potrzeba.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.